Witam, przedstawiam kierownicę XLC ProRide Riser Bar HB M16, która jak widać przychodzi jedynie z taką skromną kartonową zawieszką, ale za to zawierającą wszystkie niezbędne informacje. Marka XLC nie jest specjalnie popularna w naszym kraju, ale ich asortyment jest bardzo duży. Sprzedają zarówno tanie, ciężkie części, jak i te powiedzmy z wyższej półki. I ta kierownica jest właśnie takim produktem. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Kiera jest ładnie zrobiona, posiada oznaczenia do ustawienia kąta na mostku i coś, czego jeszcze nie widziałem, czyli podobne znaczniki do manetek i chwytów oraz te klasyczne, przydatne przy skracaniu. Wykonano ją z potrójnie cieniowanego stopu aluminium 7050, czyli obok serii 2000, najlepszego obecnie stosowanego w produkcji. W porównaniu z tańszą konkurencją z aluminium 6061 ta XLC jest znacznie wytrzymalsza, lżejsza i właśnie takie kierownice wykorzystywane są do bardziej agresywnej i wymagającej jazdy oraz skakania. Najciekawsza jednak w XLC jest jej cena, gdyż można ją kupić za jedyne 75 zł, czyli mniej więcej połowę tego, co trzeba wydać na kierownicę z takiego stopu u konkurencji. M16 ma całkiem przyjemne 9-stopniowe gięcie do tyłu, czyli backsweep, przydatne jeśli ktoś ma problemy z nadgarstkami. Występuje w 6 różnych wzniosach, a ta tutaj ma 25 mm i przy długości 78 cm waży niecałe 380 g i tak wypada w porównaniu z dużo krótszym zoomem. XLC można dostać w 7 kolorach i tym mówiąc dyplomatycznie, przykuwającym oko malowaniu, na którym producent wyraźnie podkreśla użyty w niej stop, przez który kierownica jest dość sztywna, więc jeśli preferujesz większy komfort i bardziej uginające się kokpity, to polecam wybrać produkty z aluminium 2014. Niemniej XLC w tej cenie moim zdaniem jest po prostu hitem, gdyż w tym budżecie można znaleźć co najwyżej wcześniejszego Zooma, Uno, Wake'a lub inne chińskie wynalazki, które powinny służyć tylko do jazdy rekreacyjnej, o czym informują sami producenci. Więc jeśli chcesz trochę poszaleć na rowerze, kup coś lepszego alu, jak to XLC, bo wizyty u dentysty są wielokrotnie droższe. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!